Trener Tomasz Kwiałkowski ze mną. Gratuluję awansu do półfinału Mistrzostw Polski. Nie był to chyba łatwy turniej, choć już po dwóch dniach się przesądziło, że awansujesz, ale to nie tylko w tej grupie, bo praktycznie po dwóch dniach już awansowało 11 drużyn. Tylko ten ostatni mecz był i co ciekawe, a z pięciu grup z trzeciego koszyka. I ja tutaj widziałem, że ty też nie masz żadnego ciśnienia na punkty, że nie miałeś takiego, żeby tam jakiś mieć lepszy koszyk czy coś, bo i tak będziesz trafiał na drużyny z pierwszego, czy drugiego, czy tego. Podsumowanie tego turnieju, twojej drużyny. No dziękujemy. Fajny turniej, fajna organizacja, także duże ukłony dla organizatorów. Stanęli na wysokości zadania, więc naprawdę fajnie. No, żaden turniej ćwierćfinałowy, a tym bardziej półfinałowy, nie jest łatwy. Można trafić różnie. No, my trafiliśmy, powiem szczerze, ta grupa nam leżała. Pierwszy mecz z Żubrami, powiem szczerze, zaskoczenie, bo naprawdę dobrze nam poszło i ponad 20 punktów. To był dobry prognostyk. Natomiast ten drugi mecz z Gospodarzami, no, był chyba najcięższym meczem na tym turnieju i dużo od niego zależało. Także chcieliśmy wygrać ten mecz, bo wiedzieliśmy, że w takiej sytuacji mamy pierwsze miejsce. Udało się. Chłopaki pokazali dzisiaj z drużyną z Krakowa charakter, wolę walki, czasami naprawdę dobrą obronę zespołową. Także jesteśmy zadowoleni. No, trzy zwycięstwa, pewne zwycięstwa. Więc szykujemy się na te półfinały i tutaj nie ma co kalkulować, po prostu jaka grupa się trafi, trzeba grać swoją koszykówkę, pokazać na co się stać, bo po prostu do finału 8 najlepszych drużyn to już nie ma przypadku, nie ma jakiegoś tam szczęścia, tylko po prostu trzeba walczyć o swoje i najlepsi są. Słuchaj, chyba trochę zmęczyłeś gospodarzy BCC Skronożary, bo dzisiaj no chyba się nie spodziewałeś, że Żubry pokonają wysoko gospodarza. No, myślę, że no dużo... Może co zadecydowało też właśnie w tym meczu? No, dużo energii stracili chłopcy tutaj z Żarów w tym wczorajszym meczu. No, wąska rotacja tych chłopaków spowodowała to, że no dzisiaj mieli jakby słabszą energię, a Żubry Białystok uważam, że to jest bardzo dobry zespół, którego stać nawet na awans do finału, więc to może zadecydowało o tym, że dzisiaj zagrali słabiej. Z Pomorza Słupsk odpadł, Gdańsk odpadł, dobrze mówię? I Gdynia odpadli. No jeszcze zostali Bryza Kowale, które tam we Wrocławiu walczą. Ja jestem ciekawy, kogo zobaczę. Myślę, że dwie drużyny z Pomorza. Ale powiedz jeszcze tutaj okiem trenera kadry Polski, bo prowadzisz kadrę z Rogowskim i z Szwakielem. Jak tutaj, czy chłopcy robią postęp? Z tych, co po prostu widziałeś tutaj. Powiem szczerze, no jest tu chłopak z Białegostoku, który zrobił na mnie wrażenie. Na żywo pierwszy raz go widziałem, jak się porusza, jak wygląda, co potrafi. No nie chcę zdradzać tutaj od razu nazwisk 10, ale jeden chłopak jest na pewno plus. No Przemek, to wiadomo, bo jest stałym bywalcem konsultacji. Ten chłopak na pewno zasługuje na to, żeby na jakiejś konsultacji się pojawić. Decyzję oczywiście podejmie pierwszy trener. No a w dalszym ciągu będziemy obserwować, patrzeć na chłopaków. To, że dzisiaj ktoś jest w 16, jeździ na konsultacje, to nie znaczy, że to już jest pewny kandydat do bycia w 12 na Mistrzostwach Europy. Bo naprawdę czasami jest tak, że w ostatnim momencie znajduje się jakiś chłopak, który może wzmocnić tą kadrę i być nawet pewnym filarem tej kadry. Więc jeszcze mi powiedz na koniec, właśnie, bo tu chciałbym, żebyś tam mi tłumaczył na szybko, dlaczego Grzejszczyk nie może grać z wami i dlaczego Przemek nie zagrał w juniorach? Trefla nie może chyba grać, bo to dwa inne zespoły. Jak to? Dlaczego Przemek nie... Czy mógł zagrać z juniorami? Trefla Sobot, czy nie? I Grzejszczyk dlaczego też nie grał? Bo nie wszyscy to wiedzą, może ty powiesz, o co tu chodzi. To znaczy tak, jeżeli chodzi o Grzejszczyka, to sprawa była jasna i klarowna od początku, ponieważ żaden zawodnik, który ma status zawodnika uczącego się w SMS-ie z Cytniewo, nie może grać na umowie szkoleniową, a ponieważ UKS 7 i Tref Sopot SA to są dwa różne kluby i mamy podpisaną umowę szkoleniową,
więc Grzejszczyk nie mógł zagrać, bo wykluczał ten tylko jedyny przepis. Natomiast jeżeli Grzejszczyk byłby zgłoszony do siódemki Sopot, no to wtedy mógłby reprezentować tylko i wyłącznie siódemkę Sopot. Natomiast jeżeli chodzi o Hartmana, to wydaje mi się, według mojej wiedzy, jest to decyzja trenerów. Ale mógł zagrać w juniorach? Według mojej wiedzy mógł. Aha. No bo wiesz, to szeroka kadra, a tu się ty spotkałem z opiniami trenerów, że to już taki junior jest, nie? On ma już tą postawę, już wzrost i wszystko. No bardzo, bardzo przydatny. No wiele się zmieniło, nie tylko tutaj po tych mistrzostwach nieoficjalnych, ale wróćmy do Radomia. Czy coś też ci to pomogło być na tym Radomiu, oglądać też tych chłopaków? Czy to jest dobry pomysł robienie tych U14? Znaczy, każdy turniej jest dobry, jeżeli się gdzieś jedzie i się konfrontuje z innymi zespołami, z którymi się nie gra na co dzień, tak? Tu jest przykład, no na przykład nasz Słupsk, Maximus, Kolbudy, my się znamy dosyć dobrze, gramy wiele lat, natomiast tutaj jest inny styl gry, inne umiejętności, no wszystko jest trochę inne. Natomiast czy to się przydaje? Myślę, że tak. Natomiast może formuła tego turnieju mogła być inna, tych nieoficjalnych mistrzostw, żeby jednak te drużyny więcej grały i no jakby nie odpadały tak szybko, tak, prawda? Tak, ja myślę o 16. To jest dobry pomysł, swoim zdaniem. No, mogłoby być tak, na przykład jak w rozgrywkach szkolnych, których też nie ma. No, też, to dla mnie to jest niezrozumiałe, bo one są do poziomu mistrzostw wojewódzkich, a potem tych 16 drużyn nie ma, a wielu chłopców gra właśnie z U14, bo tam mogą być tylko dwa roczniki i najstarsi 8 i 7 klasy. Może trzeba było to jakby spójnymi siłami połączyć i zrobić faktycznie dla 16 drużyn i wtedy jest więcej grania i poziom jednocześnie się podnosi i jest to klarowne. I myślę, że taka forma była najlepsza. Natomiast 32 drużyny to jest duże wyzwanie organizacyjne, logistyczne. No nie, jakby no też nie jestem przeciwnikiem takiej formy, natomiast no, trzeba było zapewnić tym drużynom trochę więcej grania. Słuchaj, no 2008 z tego wiem, znowu przyjedzie do Radomia. Jesteś zadowolony tutaj z chłopaków z Wałszym? Bo miałeś ich sporo, nie? Tak, no połowa drużyny to jest rocznik 2008. Jeszcze paru chłopaków, którzy mogli być tutaj z 2008, no nie pojechali z różnych względów. No mamy mało tych chłopaków z rocznika 2.7, bo po prostu tak się ułożyło, że większość klasy, którą prowadzę, to są chłopcy 2.8, a chodzą do 8 klasy. Jestem naprawdę zadowolony, zbudowany z ich postawy, że podjęli walkę, chcieli tutaj się zaprezentować jak najlepiej i zaczęli słuchać w ostatnim meczu, co się do nich mówi. Okej, okay, słuchaj, no szerokie drogi, wracacie z dziewczynami. Jak tam dziewczyno poszło? Tak, właśnie czekamy na dziewczyny. W Jeleniej Górze zagrały no, 3 mecze, tak jak my w Świadkach, i 2 mecze wygrały pewnie. Dzisiaj niestety przegrały 9 punktami, ale układ tabeli jest chyba taki, że te punkty z tych pierwszych meczów dałbym awans co najmniej z drugiego miejsca, ale nie sprawdzałem tego jeszcze, także nie będę tutaj wróżył. W każdym razie humory będą dopisywać, wszystkiego dobrego, szerokie drogi, do zobaczenia w finałach. Ale a gdzie na dzień dzisiejszy, nie mam pojęcia, kto będzie się chciał podjąć finału, bo no, są coraz większe problemy ze zakwaterowaniem, z pieniędzmi. A byłem u was kiedyś w Sopocie parę lat temu, sam wiesz, jak jest w Sopocie o zakwaterowanie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.